minioną niedzielę, 17 października, już po raz 9 udało się zorganizować w Jaśle Run and Roll Speed Family Cup, czyli ogólnopolskie zawody w biegach ulicznych oraz wyścigi na rolkach i nartorolkach. Dzięki władzom miasta Jasła, Mosir Jasło i klubowi sportowemu Speed Jasło, mieszkańcy naszego miasta mieli okazję ponownie zobaczyć rywalizujących zawodników oraz amatorów na różnych dystansach. Można było zaobserwować ogrom pracy wkładanej zarówno przez sportowców, jak i przez organizatorów. Run and Roll to zawody mające na celu szeroko rozumianą promocję miasta Jasła, jak i rozwój rolkarstwa szybkiego, nartorolkarstwa oraz biegów w naszym regionie. W zawodach wzięło udział 203 zawodników z 17 klubów sportowych z całego kraju. Na zawody stawiły się kluby z Krakowa, Warszawy, Katowic, Zakopanego, Skawiny, Pisza, Rzeszowa czy Nowego Targu. Nie mogło zabraknąć zawodników z Jasła, Krosna, Sanoka oraz pobliskich miejscowości. Atrakcją tych zawodów jest to, iż każdy może wybrać dla siebie najbardziej ulubioną dyscyplinę, a niektórzy najbardziej wszechstronni startowali nawet w trzech konkurencjach. Podczas imprezy odbyły się biegi dziecięce na dystansach od 100 do 300 metrów oraz wyścigi na łyżwo-rolkach na dystansach od 300 do 800 metrów. Mam na imię Bianca Blue, jestem z Sanoka, mam 10 lat, jeżdżę na rolkach 7 lat, przyjechałam do Jasła, wygrałam. Na zawodach rolkowych w Jaśle wygrałam 4 razy, byłam 4 razy. To jest bardzo szczęśliwe miejsce według mnie, bardzo lubię tutaj jeździć. Jeżdżę na rolkach od 7 lat, jeżdżę, bo się czuję w tym fajnie, mój tato też jeździł.
Ja jeżdżę, moja siostra jeździ. Czuję się w tym sporcie bardzo dobrze. We wrotkarstwie jest najciekawsze ściganie się, adrenalina, lecz trzeba uważać, żeby się nie wywrócić, nie nabić sobie guzów, siniaków i trzeba jeździć w kasku i w ochraniaczach. Następnie rywalizacja przeszła do biegów głównych na dystansach od 5 do 10 km. Na koniec zestawiono najlepsze czasy z wyścigów na rolkach lub nartorolkach i wyłoniono zwycięzców w dwuboju. Całą imprezę fachowo zorganizował i poprowadził Damian Ciborowski, prezes klubu Speed Jasło, a zarazem pomysłodawca wydarzenia, które w Jaśle odbyło się już po raz 9. Witam bardzo serdecznie. Już po raz 9 w Jaśle udało nam się zorganizować wyścigi na rolkach, nartorolkach i biegach ulicznych. Są to zawody ogólnopolskie. Przyjeżdża do nas naprawdę dużo zawodników i z województw warmińsko-mazurskiego, i mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, także cały przekrój Polski. Zawodnicy startują w różnych konkurencjach, dlatego że narciarze biegowi na przykład startują na nartorolkach, łyżwiarze startują na rolkach, no i biegacze. Także cały zlepek tych wszystkich konkurencji na jednej imprezie. Cieszymy się, bo bardzo duża frekwencja, ponad 100 dzieci, ponad 100 dorosłych. Udało nam się dzięki panu burmistrzowi, dzięki Stowarzyszeniu Family Cup i kilku fajnym sponsorom zakupić ciekawe nagrody, puchary, medale. Także mieliśmy przygotowane dla wszystkich dzieci upominki, jakieś słodycze. We'll be right back.
Do rywalizacji przystąpili zarówno mali, jak i dorośli uczestnicy, amatorzy, sportowcy, a także reprezentanci Mistrzostw Polski, czyli wyczynowcy. Jednym z nich był Paweł Ciężki, który jest obecnie najlepszym zawodnikiem w kraju. W Jaśle jestem już kolejny raz. Na zawodach startuję pierwszy raz w tym roku. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo mi się podoba. Co zresztą wszyscy doskonale mogliśmy zobaczyć. Fajna rodzinna atmosfera. Bardzo dużo biegów dla dzieci, co jest bardzo ważne, bo myślę, że dzieci są naszą przyszłością, jak wszyscy o tym wiemy. I fajnie, że właśnie dzieciaki tutaj mogły brać udział w tych zawodach sportowych i fajnie się po prostu pobawić i złapać tego bakcyla. Tak jak powiedziałem, któryś raz wcześniej jeździłem na jasielskim torze nartorolkowym, który jest naprawdę świetną inicjatywą. Jest to bardzo fajne miejsce. Myślę, że w skali kraju na pewno wyróżniająca się. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne i należy pochwalać takie inicjatywy i bardzo fajnie, że ona tutaj powstała i została zrealizowana. Słyszałem również o możliwościach rozwoju dalszego tej infrastruktury, co mnie jako tak naprawdę osobę, która żyje w Krakowie od 4 lat, bardzo cieszy, bo z mojej perspektywy mogę szczerze powiedzieć, że opłaca się przyjechać tutaj 2 godziny autostradą z samego Krakowa, żeby pojeździć na tym torze. Także naprawdę wielkie brawa tutaj dla lokalnych władz, że coś takiego się pojawiło i tutaj młodzież lokalna może korzystać. Rolki są moim zdaniem bardzo świetną alternatywą do biegania, które przed chwilą zaraz się tutaj już zaczęło, tak, dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Jest to sport, który moim zdaniem, w mojej opinii jest łatwiejszy, jeżeli jest poprawnie wykonywany technicznie. Tak? Jeżeli technika jazdy na rolkach jest prawidłowa, to nasze stawy są mniej eksploatowane niż przy biegu. No i dzięki temu możemy właśnie w bardzo fajny, zdrowy sposób się poruszać. Dzięki sponsorom wręczono 140 medali oraz 120 pucharów Family Cup w kategoriach wiekowych. Najmłodszy zawodnik liczył 4 latka, a najstarszy uczestnik 67. Oni także otrzymali pamiątkowe statuetki. Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozgrywana jest już 9. edycja zawodów Run & Roll Speed. To zawody organizowane przez klub sportowy Speed. Dziękujemy serdecznie za organizację. Pojawiło się jak zwykle wielu zawodników, tych, którzy zaczynają swoją karierę sportową oraz tych, którzy już brali udział w wielu, wielu zawodach i zdobywali laury, ale najważniejsze jest to, że ten duch sportowej rywalizacji był tutaj, jest i czekamy na kolejne zawody. Mam nadzieję, że równie dopiszą uczestnicy, tak jak w tym roku. Tegoroczne zawody cieszyły się nie tylko dużym zainteresowaniem zawodników, ale także i kibiców, którzy licznie stawili się na mecie zawodów, by dopingować na ostatnich metrach swoich faworytów. Nad bezpieczeństwem jednych i drugich czuwała policja, straż pożarna, straż miejska oraz pracownicy MOSiR Jasło i wolontariusze Speed Jasło, kierując ruchem oraz zamykając ulice na czas trwania poszczególnych wyścigów. W biegach Open zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i statuetki. Dodatkowo odbył się konkurs, gdzie wręczono wiele cennych nagród rzeczowych, takich jak obuwie sportowe, łyżwo-rolki, koszulki i kubki pamiątkowe, a także zabawki i gadżety. Najmłodsze dzieci otrzymały upominki na mecie, a każdy uczestnik zawodów – słodycze i napoje. Jak podkreślał Damian Ciborowski, jazda na rolkach lub nartorolkach, podobnie jak bieg, wytwarza w organizmie człowieka wiele endorfin. Wychodzimy z domu, by spotkać się ze znajomymi, poprawiać kondycję, kształtować mięśnie,
dbając o sylwetkę i zdrowie psychiczne. W ostatnich latach widzimy bardzo duży rozwój tych dyscyplin i duże zainteresowanie. Tor rolkowy sprawił, że stworzyło się centrum biegania oraz jeżdżenia na rolkach, nartorolkach, nartach czy rowerach. Cieszymy się, że coraz więcej dzieci, młodzieży, dorosłych uprawia takie sporty jak właśnie rolkarstwo, nartorolkarstwo. Powstał taki fajny obiekt niedawno. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie rozbudowany, dlatego że coraz więcej tych osób trenuje, startuje, rekreacyjnie też jeździ, więc robi się powolutku ciasno, a takie konkurencje widać, że zbliżają, ludzie mają inny rodzaj ruchu, także fajnie, bo jest to coś ciekawego, nowego, innego. Chciałabym wszystkich zachęcić do jeżdżenia na rolkach. Jest to bardzo ciekawe, ale musicie uważać na wszystko i wszystkich.